It starts with an itch and a tingle. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, a wy oglądacie człowieka, który dał się ostatnio skundlić. Tak, skundliłem się. Zostałem szczęśliwym posiadaczem Kindla, stąd moje iskundlenie jest. I to jest dość śmieszna historia, umówmy się. Każdy z was by chciał, żeby moja ciocia go adoptowała. Znacie przyczynę mojego skundlenia, skąd kundla dorwałem. Tak, to jest jeden z najlepszych giftów, jakie dostałem od wielu, wielu lat. I do niedawna ja mam swoje Nintendo DSi, bodajże to się nazywa DSi, takie mało otwierane, nie mam go przy sobie, nie mam jak pokazać. Moment, jeszcze zanim odpłynę całkowicie w dygresję na temat Nintendo i Gutenberga i tam za chwilę będzie. Przeskoczyłem jedną myśl. Posiadając to swoje Nintendo, nie widziałem potrzeby posiadania Kindla, ani żadnego innego czytnika tekstu, ze względu na to, że Nintendo spełniało wszystkie zadania postawione jakby przed takim czytnikiem tekstu. Dla mnie znaczy się, że jest przenośny, zajmuje mało miejsca, mogę na nim nagrać dużo różnych książek, czyli mało miejsca, dużo książek w jednym miejscu i ma podświetlany ekran, czyli mogę czytać w momencie, jak gdzieś daleko, daleko jadę i jest ciemno, więc nie widziałem potrzeby posiadania Kindla ani żadnego innego czytnika. Teraz w momencie, kiedy dostałem Kindla, zmieniam zdanie, jednak zabawka jest super, bo jest super. No ale i tak bym sam sobie pewnie jej nie sprawił. No, to tak. Mądry Polak po prezencie. I na to Nintendo da się wgrać program do odczytywania tekstu i da się pościągać parę książek. Jeżeli nie wiecie, to jest świetna sprawa, nazywa się to bodajże Instytut Gutenberga, który udostępnia bardzo, bardzo wiele w dużych ilościach i w prześwietnej jakości książki, stare książki. Nie wiem, co tam jest. Dobra, wiem dokładnie, co tam jest. Nie wiem, co wam przytoczyć, żeby pokazać, że to jest naprawdę fajna sprawa. Ale jeżeli sobie później wklikacie Instytut Gutenberga, jak nie zapomnę, będzie na dole w opisie, to w tym Instytucie Gutenberga są książki, nie wiem, Conan Doyle, czy... Nie pamiętam, jak się nazywa koleś, który napisał Tarzana, który napisał Księżniczkę Marsa. Ostatnio był film, jakiś czas już temu był film. John Carter... John Carter chyba się nazywał, tak? Tak. Na okładce była taka czerwona planeta, tam się akcja działa na Marsie, Barsum i tak dalej. Więc polecam jak najbardziej Instytut Gutenberga. I z Instytutu Gutenberga, czy nie wiem, czy to się mówi, czy z Gutenberga, ściągałem sobie mnóstwo fajnych starych książek, które czytałem, bo jestem fanem takiej, może nie tyle klasycznej, co dobrej literatury, która już... swoje znaczy, o, w ten sposób. Nowości nowościami, ale jest tyle naprawdę świetnych staroci, że nie ma sensu kraść co nowszych książek z sieci, bo to też nie jest problem na torrentach coś fajnego znaleźć, a można za friko przeczytać naprawdę fantastyczną ilość książek. Dobra, nie wiem gdzie to podążało. Tak więc stałem się szczęśliwym posiadaczem. Serio? Stałem się szczęśliwym posiadaczem patyka w... Stałem się szczęśliwym posiadaczem Kindla i problemów z tym związanych. Mój Kindle jest przy mnie zawsze i wszędzie. To jest mój Kindle. Ołóweczki. Tak. I w Kindlu to może nagram sobie później, bo teraz jest mi bardzo, bardzo niewygodnie tym operować, kiedy jedną rękę mam zajętą. W Kindlu jest ten bajer, że Amazon udostępnia bardzo wiele książek, głównie po angielsku, są książki po niemiecku, ja niemiecki tak troszkę na bakier, ale angielski dla mnie nie jest problemem, nie jest barierą, więc bardzo szybko doszedłem do tego, że Kindle w tym swoim, Amazon w tym swoim sklepie dla Kindla udostępnia bardzo dużo książek za friko. I w przeciwieństwie do Instytutu Gutenberga, to wcale nie są stare książki. To znaczy, w ogóle pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to było, no moi znajomi typowaliby gdzieś tak na początku listy tą książkę jako jedną z pierwszych, po które sięgnę. Edgar Allan Poe. Kruk. Nevermore. Więc to jest udostępniane po angielsku w oryginale.
z Afryką. No więc to jest pierwsza rzecz, po którą sięgnąłem. Zaraz po tym zakupiłem sobie dzieła zebrane o Sherlocku Holmesie, Conan Doyle'a, nie te późniejsze, które przez różnych autorów były pisane, bo chyba coś tam było, ile mnie pamięć nie myli, te jakieś tam przygody nowego Sherlocka Holmesa, różne badziewia. Uznajmy, że tego nie było. Więc kupiłem sobie wszystkie dzieła zebrane Conan Doyle'a na temat Sherlocka Holmesa. Nie wiem, czy... Nie ma tam poza Sherlockiem rzeczy Conan Doyle'a. Obojętne. I zacząłem myszkować. Okazało się, że bardzo dużo nowych książek mniej znanych autorów jest dawanych za darmo na tym Amazon sklepie. Problem jest w tym, że zazwyczaj to są książki pisane z myślą o serii. Będą tego 2-3 tomy, 5-10. Pierwszy tom jest dawany za darmo, jak ci się spodoba, możesz kupić dalsze. Wydaje mi się, że to jest układ całkiem fair. Przeczytam coś i dopiero zadecyduję, czy autor ma warsztat, który jest w stanie mnie zaspokoić, czy jego wyobraźnia jest w stanie dostarczyć mi wystarczającej ilości podniet intelektualnych, żeby mógł później po to sięgnąć. I komar nie żyje mnie tu. I czy ogólnie cały pomysł, cały zbiór zasługuje na te moje parę groszy, bo te książki wcale nie są drogie. W przeciwieństwie do polskich wydań na papierze, które mają cenę tak kosmiczną, że aż strach się bać. Ja tego nie wiem. Zbiór Conan Doyle'a kupiłem tam za... dolara? $2? Jakoś tak. To jest razy 3. 6 zł zaokrąglimy do góry. 10 zł za wszystkie książki o Sherlocku Holmesie. Razem z krótkimi opowiadaniami. To nie tylko 4 główne tomy, ale jeszcze... a te wszystkie krótkie. Więc zacząłem myszkować w tym sklepie Amazona, wlazłem w swoją ukochaną fantastykę, bo z nowszych książek toleruję głównie fantastykę. Dobra, toleruję wszystko, ale preferuję głównie fantastykę i zacząłem ściągać te książki. Na początku dość wybrednie wybierając tam, nie wiem, jakiś Circle of Sorcerers i tak dalej, wybierając to taką, to siaką. Ktoś się wycierał i się starł do zera. Został ręczniczek na ziemi. Okej, można i tak. I na początku byłem naprawdę wybredny. Wybierałem tylko te, które miały co ciekawsze okładki. Autorów skądś kojarzyłem. I krótka zapowiedź książki wydawała mi się na tyle ciekawa, że stwierdziłem, że ja to przeczytam. Po jakimś czasie nastąpił efekt upojenia alkoholowego darmowymi książkami i zacząłem już brać wszystko, co mi się wydało ledwie ciekawe, a później też brać to, co popadnie. Więc obudziłem się w pewnym momencie, mając na swoim Kindlu dość znaczną ilość książek, o których nie miałem pojęcia, dlaczego w ogóle w to kliknąłem, dlaczego w to wszedłem i dlaczego wziąłem weź za friko, bo dawali za darmo, więc brałem, nie? Typowy Polak. Nie lubię tego określenia, typowy Polak. Nabijam się w tym momencie, bo to nie jestem jedyną ofiarą takiego działania i to nie ma nic wspólnego z narodowością. No ale... i mój ból pojawił się w momencie, kiedy zacząłem przeglądać te książki, bo stwierdziłem sobie, że o ile nie udało mi się nigdy przeczytać wszystkich książek, które mam w domu, bo miałem kiedyś, jak byłem młodszy, głupszy, bardziej naiwny, miałem taki plan, że siądę i przeczytam wszystkie książki, które stoją u mnie na półkach w domu. To jest nie lada wyzwanie, bo to są książki kolekcjonowane przez moich rodziców, moich przodków ogólnie, przez bardzo, bardzo długi czas, bo... książki przez pewien czas za komuny były towarem deficytowym, więc dorwać dobrą literaturę, która nie chwaliła Stalina, co było jakby podstawowym kryterium dla moich przodków w doborze literatury, czy innego czerwonego czopa, to było wyzwanie. I nazbierali mnóstwo książek, które dziś nazwalibyśmy klasykiem literatury, literaturą poważną, tym, co jakby w szkołach na zajęciach z literatury światowej biją studentom po łbach. O, takie coś. No i mam tych książek od groma. Więc gdyby to były książki tylko kupowane przeze mnie, bo jestem dość dumny, że przeczytałem wszystkie kupione przeze mnie książki, plus wszystkie książki, które udało mi się od kogoś dostać. Chyba wszystkie? Nie, mam koło biurka kolekcję książek od siostry, których jeszcze nie tknąłem, ale siostra spoko pracuje nad tym. Problem w tym, że to nie są zazwyczaj książki fabularne, to są książki weź się za siebie, zrób coś ciekawego ze swoim życiem, tu masz poradnik jak i gdzie zacząć i gdzie skończyć. Ja z takimi książkami mam problem, no ale dobra, to na inny vlog historia jest. Historię tą bym zakończył na stwierdzeniu właściwie na myśli takiej, że wśród książek, które sobie za friko ściągnąłem, bo oczywiście za friko je dawali, znalazło się bardzo dużo książek,
wszystkie są jakby z tematyki fantasy. Znalazło się dużo książek, których ja nie toleruję. Książek, które z braku lepszego określenia można by nazwać romansami, a będąc bardziej dosłownym, erotykami. I po prostu był taki szok, zaczynam czytać. Co to le kurwa jest? Może się czegoś nauczę. Nie, stanowczo nie, od zawsze pisałem lepiej, a pomysłowość autorki jest... Autorka? Tak, autorka. Pomysłowość autorki jest denna. Wykopałem z Kindle oczywiście te książki, oczywiście zostają one w chmurze na moim koncie, stąd moje pytanie jest, czy wie ktoś, jak to usunąć? Dziękuję za uwagę i hej. Dobra, gdyby nie to, że idę mając cały czas jezioro po prawej stronie, powiedziałbym, że zaczynam się martwić, bo nie wiem, gdzie jestem. I wydaje mi się, że już dawno powinienem kółko wokół jeziora skończyć. A tak, jak tak dalej pójdzie, będę musiał siąść gdzieś pod płotem przy jakiejś bramce. Tak jak tutaj, wyciągnąć Kindle i sobie poczytać na dobranoc, bo jak tak dalej pójdzie, to... Jestem w lesie. I to dosłownie.